I'm Husky pisze, to może jeszcze instruktaż, jak sprawnie pokroić cebulę? Nie ma problemu, już się za to zabieramy. Jak tutorial, to zaczniemy od podstaw. Najpierw ucinamy dupkę, kroimy na pół i pozbywamy się tej pierwszej warstwy. I tutaj mega ważna rzecz, nigdy nie kroimy tego korzenia, nie odcinamy go, bo po pierwsze, dzięki niemu cebula ładnie nam się trzyma w całości, możemy ją sobie w kosteczkę delikatną pokroić, a po drugie, jak tylko ciachniecie ten korzeń, to od razu zacznie płakać, wy zaczniecie płakać, nie ma sensu, bo puści mnóstwo soków. Zaczynamy od tego, że robimy sobie paseczki jak najbliżej tego korzenia i jak najcieńsze, jeśli chcemy mieć drobniutką kostkę. Obracamy i teraz wbijamy nóż mniej więcej w połowie i lekko pod skosem w dół nacinamy znowu jak najbliżej korzenia. I teraz chwytamy ją po bokach tymi dwoma palcami, te palce układamy na górze, ten palec chroni nasze pozostałe palce przed tym, żebyśmy się nie ciachnęli i delikatnie raz koło razu kroimy sobie w kosteczkę. Jak docieramy do korzenia, to układamy go sobie na dół i również tniemy drobniutko, obracamy. I jak to w dobrej knajpie, nic się nie marnuje, ma nam zostać dosłownie coś takiego. I całą cebulę mamy pociętą w piękną, równą kosteczkę. W przepisach na profilu często też kroję cebulę w piórka, to od razu skorzystam z okazji i pokażę Wam, jak to zrobić. Tym razem ucinamy korzeń, obracamy cebulkę bokiem i znowu pilnujemy tym palcem reszty palców, żebyśmy się nie chlasnęli i delikatnie, raz koło razu, kroimy sobie w takie długie piórka. Jak docieramy do końca, pochylamy i to samo w tą stronę. Tak, żeby cała pałówka ładnie nam się rozłożyła na takie pióreczka, możemy je rozdzielić palcami i cebulion gotowy. Wiem, że moje przepisy oglądają ludzie na różnym kuchennym levelu, także jeśli macie jakieś pytania, nawet takie podstawowe jak cebula, to się nie wstydźcie, bo każdy kiedyś zaczynał. Wbijajcie w komentarze, zostawiajcie te pytania, ja nagrywam odpowiedzi, chętnie pomagam, także widzimy się następnym razem. Piąteczka!